Zobaczcie, kto do mnie wrócił dzisiaj. To jest normalnie coś niesamowitego. W sensie taka niespodzianka. Bo znikąd się wzięła ta informacja, że mogę przyjechać pociągnik. I nie wahałem się ani chwili. A zresztą po drodze napotkaliśmy stado wolno chodzących krów z młodymi, to wam wstawię, ale chyba poleciały na stronę gospodarstwa. Trochę brudny oczywiście, trzeba będzie go umyć, ale jak najbardziej sprawny już. No się oczywiście będę musiał go przetestować teraz, bo nie wiadomo, co tam może boleć, nie? Ale wydaje się, że jest wszystko ok i że jest sprawny. Co była za przyczyna? No. Wtedy jak jechałem z częściami, to mówiłem, wspominałem, że tam na wałku WOM, tutaj pod siedzeniem mniej więcej w tym miejscu, rozsypało się łożysko jedno. I jedno łożysko było rozsypane tutaj na skrzyni którejś pośredniej, to co idzie na tym jednym wałku takim. No i nie zapowiadało się, że to będzie to, a jednak przez to rozwalone łożysko dostawał napędu przez ten wałek wewnętrzny, co idzie w tym zewnętrznym, napędzało skrzynię i przez to było takie wibracji dostawał, no i tak jakby wysprzęglało. A wysprzęglało dlatego właśnie, że na wałek WOM tak jakby napędzał skrzynię. Można tak to ująć w kilku słowach. I to zostało rozwiązane. Jak przyjechałem nim rano, całą drogę jechałem, no nic się nie działo oczywiście. Także mam nadzieję, że będzie dobrze. Oczywiście teraz będziemy go testować. Nawet już mam obelkę dzisiaj Władkiem. Chciałem wyciągnąć, nie dało rady. I zostawiłem. Zaraz je obierzemy natura i zawiodę tam przed stodołę i jedną tutaj sobie postawię. Będę mógł szeroką łyżką zgarnąć sobie tutaj to wszystko. Fajnie, te błoto. Oczywiście już nie dziś, bo dzisiaj niedziela. Ale ogólnie będę mógł to zrobić. W środku nic się oczywiście nie zmieniło. Poza tym, że tutaj mi się trochę odkleiło, będę musiał to zrobić. Wiem, że troszkę płynu trzeba będzie dolać do chłodnicy. Wszystkie płyny zalane. Poza tym, no już teraz robota pójdzie lepiej. Będę mógł w końcu zebrać chociażby siano, słomę z kul. Będzie mi łatwiej wozić. Będzie mi łatwiej wozić kiszonkę, znaczy siano to ciężkie. Sprzęgło chodzi. Fajnie czuć, że jest wymienione, tak ciaśniej jakby, no tak tamto już teraz dopiero widzę, że może jest różnica, no. Jest nowy docisk, nowe tarcze. Muszę podjechać bardziej. Kamery działały jak działają,
przód, tył. Trzeba będzie dorobić mu pewnie balast na tylny podnośnik z tych obciążników, co mam wolne, czy tam z Belarusa, czy z Zetora. Spodziewałem się tego dzisiaj i widzicie, no od razu chciałem podziękować mechanikowi, bo dużo musiał, kilka lat nabywać umiejętności, wiedzy, żeby móc rozpołowić na tyle części ciągnik, złożyć go. Ja bym nie poradził sobie tak hopciu. Jak widziałem, jak ten ciągnik wygląda w częściach i on go poskładał, także nic nie jest. Wszystko działa, elektryka, wszystko tak jak go zawiozłem, tylko z naprawionym, z uszkodzeniem po prostu wrócił naprawionym. Wszystko jest tak jak było. Także jeszcze raz dziękuję i polecam nie wieszać psów na swoich mechanikach, jak to niektórzy w komentarzach tam próbowali insynuować, żebym tak zrobił, bo jak macie awarię w żniwa, wtedy jesteście grzeczni i pierwsi lecicie dupę lizać, żeby wam naprawił poza kolejnością. A jak coś jest nie po waszej myśli, to wkładacie jakieś swoje emocje niepotrzebne. Człowiek naprawił, jestem zadowolony i chwała mu za to, dziękuję jeszcze raz. To nie znaczy, że Władek nie będzie używany, bo ja Władkiem akurat jeździć lubię i będę używał go do karmienia dalej, a MTZ-a będę używał do cięższych prac z turem, takich jak teraz na przykład, bo belka jest ciężka, do wyrzucania opornika, żeby pojechać po belki niedługo. Od razu uprzedzam pytania, orał nim nie będę, orał będę Ursus. Trzeba rozdzielić po prostu pracę na różne ciągniki, żeby każdy był odciążony mniej więcej porówno. Władek tutaj sobie będzie kursował między halą a silosami. No i tam na stodołę będzie kiszonkę też woził. MTZ-em podwiozę słomę, niedługo będziemy wyrzucać obornik. No i co? No i pojadę po słomę przed obornikiem, na pewno przynajmniej jedną przyczepę, żeby było czym pościelić. Z napędem to sobie tutaj poradzi dobrze, a płać obidny się męczył. Wygląda na to, że wszystko działa bardzo dobrze. W trakcie rozbierania wymieniliśmy wszystko to, co tam ewentualnie jeszcze wyglądało nie tak. Kilka kół zębatych, kilka łożysk. No po prostu przy rozebranym ciągniku wszystko to, co kwalifikowało się do wymiany lub zapowiadało wkrótce jakąś awarię, należało wymienić i tyle. No i to zostało zrobione. Nie było tego dużo jakoś szczególnie, ale coś tam się trafiło. Co zamierzam przy nim robić jeszcze? No bo zamierzam. Mam nagrzewnicę kupioną do niego z myślą o nim
to ją zainstaluję. No i muszę te chlapacze sobie tutaj wkręcić płaskownika, żeby on wystawał na połowie chlapacza gdzieś o tak, nie? Żeby one odchodziły od koła, bo zaczepiają i zawija się, nie? Przy okazji, bo tutaj trzeba było całą dupę roztworzyć, za przeproszeniem, mam super ustawione tarcze, tarcze, nie tarcze, tylko taśmy do WOM-u i fajnie mi teraz ta wajcha działa, bo nie działała tak super idealnie, jakbym tego sobie życzył, a teraz jest ok. Jak dobry gospodarz, cieszę się bardziej z jednego naprawionego ciągnika niż z czterech działających poprawnie. Naprawdę, uwierzcie. Gdzieś mu trzeba miejsce znaleźć, bo tutaj Władkiem będę kursował. No ale to zaraz sobie ogarnę. Na szczęście silnik jest ok, bo już się bałem, że trzeba będzie kupować nowy blok, nowy wał, ale to się okazało w czym innym. Napęd po prostu, wałka WOM napędzał skrzynię poprzez rozwalone łożysko, gdzie tam zapierały się wałki. Mi to ciężko wytłumaczyć, bo ja, jak ktoś rozbierał, to się pewnie domyśli, o co chodzi, że jest taka ewentualność i taka możliwość po prostu. No i cóż więcej, niedziela, także trzeba wracać do rodziny. Byki będę karmił dopiero o 15, a mamy 13 dochodzi, ledwo. Tak więc co, żegnam się z wami, odstawiam go sobie na bok na razie. Nic nie będę robił, bo tak mogę założyć teraz szeroką szuflę 2,20 i nie będę potrzebował Władka, żeby ściągać tą gumą. Bo po prostu zbiorę to wszystko MTZ-em. Muszę zrobić porządek z oponami i tutaj też od razu sobie ogarnąć, ale to już tak jak mówię, nie dziś. Dziś wystarczy. Tutaj oko Saurona czuwa. Z jednej i z drugiej strony zresztą. No nic, fajnie, dobrze, że to tak się skończyło. Trzymajcie się, miłej niedzieli życzę. Niech plon będzie z nami.